Witam Was, to dzisiejsze niedzielne popołudnie z tej strony znowu Dis. Gramy w piąty odcinek Happy Wheels. Nie muszę tym razem przewracać na kolejne strony, gdyż na topce pojawiły nam się ciekawe levele, nowe jakieś, więc sobie możemy je spróbować na przykład od Glassbreaka. Tu i zrobimy to moim starym węgierskim sposobem. Będę po prostu przewracał rower, czasami będę musiał poświęcić swoje dziecko. Trzeba będzie dłużej spróbować to zrobić. I no, już trochę się podłamało. No, najgorsze będzie teraz rozwalanie tych górek, co są tutaj. No, jeszcze raz. O, chyba za nim pójdzie to za pierwszym razem. I won! No, więcej problemów będę miał z przechodzeniem przez takie rzeczy, bo to na tym bardzo łatwo się zabić. Level drugi. Czyli kręcące się szkiełka, to jest ta jedna z nowości. Bo to chyba od niedawna zaczęło być takie popularne. O, i pop! Jak mówiłem, będziemy musieli w końcu poświęcić Timiego. O! Nie, teraz coraz grubsze szkła są, przez to będę miał coraz większe problemy, bo możliwe jest to, że zaraz połamie mojego głównego bohatera rowerzystę. To jest akurat wyjątkowo łatwe, wystarczy tylko pozbijać butelki wjeżdżając w nie. Także się o to nie martwię! O, gdzie to? Wszystkie pozbijam. A moje dziecko już nie ma w ogóle głowy. Także tam nikt go nie zauważył. Nogi też nie ma. Później go gdzieś oddam, sprzedam, będę mógł zarobić na jego szczątkach, kiedy ktoś będzie mógł sobie przeżyć. Kiedy ja ukradnę serce Timiego i je sprzedam. O, co tu się dzieje? Kręcą ze się butelki. No proszę was. Teraz zachowuję się, jakbym miał 0,5 krwi. Przeżyję to, przeżyję to. Przeżyję to, przeżyję to, przeżyję to. Jest, udało się. Z tym nie było najmniejszego problemu. I teraz. Co to w ogóle ma być? To jest łatwizna jakaś. Butelki są najłatwiejsze. I straciłem obydwie ręce akurat na końcówkę samej gry. To nie. A, sprawdzimy jakąś demówkę. A nie jestem zalogowany, to tego nie będę mógł ocenić. No, udało się. Jedną ręką się trzymam, próbuję się drugą wytrzymać. Teraz mam nadzieję, że się nic nie sta. Nie. I puszczamy się, łapiemy się. Leć, 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 klaunie, leć. Opa. Jak słodko. Jednak ze mnie będzie jakiś akrobata w życiu. O, myślałem, że nie będzie niewidzialnej ściany i spadnę w dół, i moje starania pójdą na marne. Epic No Name. Sprawdźmy, co to jest. Pewnie będą się skakać na pogo. Albo i nie będziemy musieli czarnym grubaskiem patrzeć na to, co ludzie potrafią stworzyć na Don't Move. Nic fajnego się nie dzieje, tylko nas sracza wpadł. What the fuck, Hitler? I trafił do swojego mieszkania w McDonaldzie. Co nam pytali się? Która ze szczątków będzie najwyżej latała? O, patrzcie, już tam gdzieś moje serce lata. Chociaż nie, serce to jest to, co ja mam na środku ekranu. To jest serce, tylko to się czasami nazywa dotacja serca. I moje zostało zjedzone. Zjedli mi serce. I have mindfuck now. Read this. Rau! Stop saying, stop doing this. Woo! Daj piątkę, restartuj i twój minecart będzie niebieski. Wow! The earthquake. Earthquake, earthquake, earthquake. Uuu, idziemy. Będzie dużo rozwalania. Jestem nadzwyczaj wyginającym się człowiekiem, oczywiście do swoich granic. Teraz byle bez nie powtórzyć błędu i wypadamy przez okno.
Tak, no, z mikrofalówką bądź TV. Tak, to było TV. Latający kosz i tylko w jednym miejscu jeszcze się nie ziemi. Resztę ziemi to nie dotyczy. Bo przechodząc dalej tu, już jesteśmy na spokojnym miejscu. I teraz jakieś triki zrobimy z teamiem. No i sfejlowałem. Już nic chyba nie zrobię, muszę od początku. Mógł zrobić tą platformę dwuwjazdową. By nam było troszkę łatwiej, ale to nie o to w tym chodzi, nie? Także na początek pozbywamy się jednej ręki Timiego. I wracamy do... Ja się tak rozwaliłem? Nie. Przesunę ten kosz, bo inaczej nie będę mógł wjechać. Teraz się ładnie rozpędzimy. Oczywiście lump nam na to nie pozwala. Pa! Udało się. Ślicznie oponka zdjęta i lecimy dalej. Nie ma na razie trzęsienia ziemi kolejnego. Wpadłem do kosza. Już stąd nie wyjdę. Timi, rusz dupę! Rusz tą dupę! No, coś... Kurwa, mać. Odciąłem jej nogę moim rowerem. Mam ostre koła. O Jezu! Co się z nią dzieje? Znowu mam problemy ze skoczeniem gdziekolwiek. O, jedź! Nie uda nam się tego zrobić. A myślę, że to z niej wypadło, a to ten ananas. Taka żółta rzecz tam wyciekła. O! Wow, jakie triki, zaraz zrobię jakieś backflipa. Or not. To tyle? Koniec gry? Nie, myślę, że tu jest ściana, a tutaj pod budynkiem przeszedłem. Rozumiem, że nie miałem się tak bardzo rozpędzać. Okej. To tyle? Czy mam gdzieś do tyłu jechać? Nie. No wyskoczyć przez to, po prostu. Wow! O, jeszcze na kamień musiałem spaść, to na pewno już mam jakąś netkę w oponie. Nie, synu, Timmy, co się z tobą dzieje? On spadnie na mnie, czuję to. O! Zaraz Timmy wróci na siodełko. O, już niestety nie wróci na siodełko. Jedźmy dalej. Pups! O nie, ta siekiera zbyt groźnie wygląda. Ja już ją widzę w swojej głowie za niedługo, albo w oponie mojego roweru. Patrzcie, została nam przejść Timiego. Albo to jest noga Tim... Nie, to jest nasza noga. Myślałem, że Timmy zostawił nogę, a to nasza. Zakotwiczyła się w siodełku synka. Ale długi level, dawno takich fajnych, długich leveli nie grałem. Jak miło w końcu coś takiego mieć! Więc idziemy dalej. Polecam ten level każdemu, pamiętajcie, nazywa się The Earthquake. Jest na pierwszej stronie na razie, stworzony przez Kiwi Pwnage. Epic Segway Battle. Alert! Puuu! To jest jeden z tych trybów, gdzie będę musiał jeździć no to prosto i zabijać. Sir, thank God you are here! Na. Udają, że strzelają z czegoś, a ja mogę tego czegoś właśnie przeskoczyć. A więc spróbujemy jeszcze raz. Ok, jest zajebiście. Idziemy ich trochę tutaj porozmawiać, bo oni mają siekiery. Mogą mieć karabiny, ale siekiery najmocniej nam będą szkodziły. Bagnet z siekiery mają zrobione, o. A, dobra, jeszcze mogą nam coś zrobić z kusza albo trebuszeta, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Moja strzała, która została... Lololo? Co się dzieje? Co się dzieje? To było nadzwyczaj dziwne. To było dziwne, wlazłem w ścianę. A zresztą szkoda gadać na ten temat dużo. Przejdźmy dalej na Pogostic Adventures. Wow! Zapomniałem się nie ruszać. Więc na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o nieruszających się. Class Breaker już był, Insane Don't Move już był, Foot Defense już nie było. O. Co mam zrobić? Mam... Spacja jest. Grab Controls jest. Czym ja ruszam? Aha, tym ruszam. Tak ruszam. Także level jest bez końca. Ja tutaj mogę cały, calusieńki dzień spędzić.
Możecie mi naliczać punkty, jeżeli się komuś chce, bo mi się nie chce kompletnie. O nie, nie, rozwaliłem je na Xantę. O nie! Zresztą wystarczy, żebym się tak trzymał, oni tak będą ginęli. Ej, no prawie się udało, pisze, że coś tu się dzieje, czyli to jednak nie będzie jeden z tych leveli, gdzie będę bez końca coś robił. Więcej krwi, tak, więcej krwi, zaraz będę uznany za jakiegoś psycho chorego człowieka. Tak, wygrałem. Raid, uwód i wund. Aha, zróbmy co chcemy, coś w tym stylu. Z jakimś slangiem tu było napisane. 9 FPS-ów, mój komputer, który ciągnie Crysisa i wszystkie inne gry na maksa nie potrafi wytrzymać. Happy Wheelsów. Łaps. A co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Darmowe jedzenie. Skończmy już się babrać w tym. Skończmy. The Super Heroes. Nie włączyłem kamery. What the hell? Jeszcze raz zacznijmy od tego. Levela. Tak. Przejdźmy przez kolesia, omijmy historię całą. A, to jednak cała gra chodzi o tym. Tak, to jest nasz kolega. Nie wiem jak mu było, bo nie przeczytałem i zabiłem się. W najprostszym levelu się zabiłem. Potrafiłem przeżyć największe rozpierdole, ale musiałem niestety przegrać w najłatwiejszym levelu. Od razu przepraszam za to przekleństwo, gdyż zostałem bardzo, bardzo zdenerwowany. Wow, co kolejny troll level? Tam były jakieś niewidzialne schody. Puu! Mam skakać chyba. Nie wiem, nie zdążę nigdy przeczytać. Mam usunąć swój mózg, tak? Jest sposób, żeby się stąd wydostać. Wiedziałem, że to gdzieś musi być. Skoro już tam był znak zapytania, to musiało to coś oznaczać. Jeżeli drzwi się nie otworzą... Super. Czyli jednak się otworzą drzwi. Coś się zaraz zrobi, mam nadzieję. Otworzą się te drzwi. No, mówiłem, ja się strollować nie dam, możecie próbować. Co się stanie? Nie! Let's try again. Dobra, tutaj był ten troll. Tu trzeba było zjechać, tak? Już kasku nie mam, teraz spadamy w dół. Tu jest szkło. Także z tym problemu nie ma. Okej, teraz... O, zapomniałem kompletnie o tym. Fuck. Dobra, ola ten level. Ojej, wibracje w telefonie. Ojoj, nie odbieramy telefonu. Police car, don't move. MC or Mac Adventure. Co my tu mamy? Hello, Steve. Nie, spieprzać mi z tym. Woohoo! To, co uwielbiam na zakończenie każdego odcinka, tym razem w wersji świętego. A, nie, to jednak nie to chyba. To jednak coś innego, myślałem, że będę musiał uciekać przed strzelającymi do mnie A, grałem w ten level chyba na... A, jednak nie grałem, to jest nowsza wersja tego levelu. O, już nam straciły elfy nogę i zabiło nam świętego. Przykro mi, dzieci, w tym roku nie ma prezentów. Ja nie w następnym. Spróbujemy może powoli. Bo wcześniej What the hell? Jednak trzeba od razu... Lecieć. No, gruba się, leć ci mówię. Już ja mam jeden prezent wypadł, pewnie dlatego niedźwiadka. Ale niedźwiadek już zjadł nogę naszemu elfowi. Jaka strata, nie wierzę. W każdym razie zwolnię trochę, bo pewnie zaraz znowu stracimy elfa, jednego bądź dwa. Jest, udało się. Do, jednak dzieci, będzie w tym roku Mikołaj.
Chodź tu! Rate or not? No, dałbym mu za to 6 nawet, za ten poziom. Świetny poziom był, świetny. Dzisiaj takie poziomy idą. Epic, don't move. Nie, kill your boss. Jeżeli nie znaliście, to zobaczycie. Nie wiem, czy to nagrywałem kiedyś. Musimy się tylko puścić i przeżyć to. Już mi nie wyjdzie. O to chodzi najlepiej. Trzeba naszego szefa wziąć w dół i się nie uda znowu. A, to jednak inny level. Ta, spróbuję, może się uda. Trzeba wyglądać mniej więcej na szefie, bo inaczej zginiemy, szczególnie kiedy. Szczególnie kiedy nam się szkło wbija w szyję. Ale był level, gdzie po prostu go braliśmy i spadaliśmy ze szkłem. O, jest, na zakończenie odcinka będzie... Nie, ten już był, także... Poszukam sobie harpun. Tak będzie najlepiej i będę miał na zakończenie odcinka coś ciekawego. W każdym razie... Dzisiaj może coś mi się jeszcze uda wgrać, bo jest dopiero wczesna godzina. Może tego Skyrima, nie, Skyrima nagram jutro. Już wakacje się zaczęły, będzie kiedy wgrywać, prawda? Coś długo się będzie wgrywał teraz ten level. Prosiłbym o przyspieszenie. O, jest harpoon jumping. Tyle leveli od harpuna. Wave one, two, two. No nie, 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 no przez Timiego to było, Timi nas zatrzymał. Ja już to przeszedłem. Ja już to przechodzę, właśnie, widzicie. Koniec już tak naprawdę tego levela. Ale ja tak się szybko nie nudzę, więc pogramy coś jeszcze. Harpoon Run Hard. Na trudnym poziomie, co myślicie, że ja tego nie przejdę? Wystarczy, żeby Timiego mi pozabijali. O! Timiego już nie ma, Jezus Maria! Weszło mi już nie w tym miejscu, w którym powinno, ale jednak nie zbiegnie do końca mety! Aż mi się pić zachciało. Tym razem się na pewno uda. Timi już wypada nam z obiegu i... Własnego ojca! Własnego ojca, Timi. Gdyby była... Jeszcze wczorajsza sobota, to bym się nie zdziwił, że na Dzień Ojca chcesz taki prezent dać swojemu tatuńkowi, który zawsze ciebie wystawia na różne niebezpieczeństwa, ale dzisiaj w niedzielę. Nieładnie! W dupkę dostałem teraz, pewnie się uda. Na pewno się uda, musi się udać! Musi się udać, nie widzę innej możliwości. No bez jaj. Ale i tak jestem martwy, to mimo wszystko jakoś doszedłem do końca. Mamy jeszcze Harpoon Target. Tu! Trafiłem w coś, ale to chyba nie był Harpoon Run. O, jak ja kocham te levele. Co? To nie jest to, co ja chciałem. To nie jest to. Ja chciałem uciekać przed harpunami. Harpoon Tactical. Czyli teraz będziemy musieli zrobić tak. Widzicie, jaką mam taktykę? Tak. I właśnie w takim momencie giniecie. Tego nie róbcie, robicie tak. To trzeba dużo się namęczyć tymi strzałkami lewo, prawo, tak żeby z jednej strony nie działo się to, co się właśnie teraz dzieje. Jestem tutaj, więc mimo wszystko mogę dać 5 mu, nie? Ale mu nie dam 5. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie mojego odcinka. Niestety kamera, jak myślałem, gapiłem się do tej kamery, to ta kamera jednak jest wyłączona. Na pewno baterie są naładowane. Postaram się nagrać na niedługo coś nowego. Znaczy nie za niedługo, a prawie codziennie coś wygram. Także jeżeli się wam podobało, to taki żółty guziczek jest tutaj w rogu ekranu, żebym zrobił wam taki ładny skrót, nie? Żebyście zasubskrybowali. O łapki jak zwykle nie będę prosił. Także dziękuję wam za oglądanie, tym co dotrwali ze mną do tej końcówki. Najlepiej to podajcie znajomym, nie? Będę miał więcej wyświetleń. Normalnie tyle kasy bije na tym YouTubie, tyle kasy bije na tych wyświetleniach. Że nie stać mnie na piwo po miesiącu wgrywania filmików, mimo że wgrywam dopiero 7 dni te filmiki. Te głupie filmiki. Także wiesz co robisz? Bierzesz myszkę, najeżdżasz nią tutaj. Tutaj będzie za niedługo pokazane subscribe, albo subskrybuj z taką buźką. Także elu? Do widzenia wam wszystkim.